Tylko właśnie, no trzeba chyba pójść teraz tamtędy, gdzie nam się brama odblokowała, czyli jeszcze raz. Szukamy teraz korytarza, który nas tam zabierze. Boże. Ale będę miał dzisiaj edytowania z tej gierki. No ale trudno się mówi, no takie jest życie. Więc ja widzę się z wami, jak znajdę drogę, okej? Myślę, że to będzie rozsądna opcja. Choć wydaje mi się, że musimy pójść tamtędy. Tam, gdzie, wiecie... Gdzie mieliśmy ten Armagedon wrogów. Przed tym słonikiem, między innymi. Dokładnie tak. Wydaje mi się, że właśnie ten korytarz nas zabierze do tej klapy, która właśnie się otworzyła. Nice. Dobra, co tu mamy do roboty? Musimy ogarnąć coś takiego, ponieważ inaczej nam się wyjście nie otworzy, więc to też musimy jednak brać pod uwagę. I musimy wszystkie te tutaj pochodnie ogarnąć, żeby one się zaświeciły w te punkty. Właśnie tak jak tutaj i jeszcze tutaj. I to będzie tyle. Dokładnie tak. Blast you. It took me ages to come up with that darkness one. Very well. Outrageous as it seems, my vast intellect has been matched by your badly decomposed brain. Return at once and I shall give you your prize. No to teraz chyba do niego musimy wrócić, żeby dał nam jakąś niespodziankę. Ciekawe, co to może być. Przekonajmy się. You think you're so clever, don't you? Here you are, Sir Clever Clogs. I grant you free passage through my maze. Find your own way out. No to powiem ci, Gostek, że za wiele nam nie powiedziałeś. Czy już nam się exit odblokował? Więc musimy coś jeszcze zrobić, kurde. Chyba, że coś nam się jeszcze odblokowało do roboty i ja o tym zapomniałem, a to jest bardzo prawdopodobne, bo ja tego poziomu za dobrze nie pamiętam. Dobra, ta klapa nam się zablokowała, co jest cool. A, właśnie, o tej sekcji zapomniałem. O nie. Oh no. Dobra, zaczynajmy od szach. Bo tutaj trzeba niestety lub stety ogarnąć szachy. Musimy wszystkie te szachy na swoje miejsca wstawić. Jak zresztą widzicie. Ale to jest sobie proste, więc co ja w ogóle narzekam. A Jezus Maria. To ten teraz się nie chce ruszyć. Widzicie, to musi iść tak, że ja muszę tak bardzo na ukos go. Ten, o Jezu, to będzie tak problematyczne. Wiecie co, może zróbmy tak, ja to wyedytuję. No, bo widzicie, on tylko teraz chce iść w tę stronę. To jest straszne, no ale dobra. Postaram się go tak ustawić, żeby on poszedł w tamtą stronę. Więc no. A widzicie? Więc ja zrobię ZW teraz i no. I wiecie, co zrobię? Udało się, moi drodzy. Udało się. Hala Hirosów. Albo Hala Herosów, przepraszam. Ja nie wiem, dlaczego mówię Hala Hirosów na to, ale... Mamy to. Udało się. Matko Bosko. Back and forth like a supernatural yo-yo. Maybe the master will make it harder to find those magic egg cups. Wow, zaskoczyłeś mnie, że cokolwiek chciałeś tutaj powiedzieć, ziomeczku. Dobra, zobaczymy, kto nam tym razem ma do powiedzenia.
co chce nam kto powiedzieć? Tutaj ten ziomuś chce. Ten chce. Ło, kurde. I ten chce. Trzech chce naraz powiedzieć. Więc ja tu robię z tego, save state'a. I zobaczymy, co tutaj mamy do powiedzenia. Hey, Mr. Fortiskay! I wanna talk with you! If this Zorak so bad, why'd you get to go back? Why'd you of all people, Fortiskay? It should be I, Blood Monath, Skull Cleaver. When I lived, always I had a pile of slain strewn around me. You spend most of your time organizing and changing of the guard and playing croquet with the king. Still, I lend you my axe. You swing her, you throw her. She thirsts for a slaughter as much as I. On chyba chce nam oddać swój ten. Drink deep of demon blood, my proud beauty. Ta. Czyli będziemy mogli tym rzucać. W sumie to jest bardzo fajny patent i fajna broń. Ale jednak zrobimy coś takiego i ominiemy sobie teraz tego typka i zobaczymy, co pozostali dwaj mają nam do powiedzenia. Oh, Daniel. I've got something here I can give you, but I've no idea what it is. Do you fancy a little gamble, like? Tu z kolei mamy łuk ze strzałami ognistymi, czyli mamy coś takiego i wtedy wrogowie mogą być podpaleni, co też jest bardzo fajne. Ale jednak tych tutaj teraz dwóch panów ominiemy i zobaczymy, co trzeci nam ma do zaoferowania. Ah, Herr Fortescue. You are back on the battlefield, yeah? This is good. People say to me, Sturmgar, what do you think of this sword or that axe? But I say to them, nein! Modern warfare is a question of science, the science of shields! I think maybe you should take my shield, yeah? It is magic, Herr Fortescue. Some say it is better to have a magic sword than a magic shield, but I say to you that this is rubbish! So long as you use it properly, the shield will make you invincible! A z kolei tutaj dostajemy złotą tarczę. Wydaje mi się, że złota tarcza może poczekać, więc w ostateczności chyba z tych wszystkich wybiorę tego pana, dlatego że podoba mi się jakby koncept z tym łukiem z ognistymi strzałami. Bo jednak to się nam przyda. Więc wybieram to, może słusznie, może nie. A następne, co wybiorę, to prawdopodobnie albo złotą tarczę, albo rzucający topór, więc wszystko idzie zgodnie z planem, moi drodzy. Wychodzimy sobie z hali Herosów i widzimy się na mapie głównej. 9 kieliszków mamy, bardzo ładny wynik. Jeszcze tak plus minus 4 lub 3 i będzie fajnie. 4 lub 5, sorry, to chciałem powiedzieć. Bo myślę, że tak z 13-14 kielichów byłoby dobrym wynikiem. Inside the Asylum. O nie, to jest chyba ten poziom, którego najbardziej się obawiam. No ale trzeba się z nim zmierzyć. Tak, to jest chyba to. O nie, to jest ten poziom. Jezus Maria, ze wszystkich poziomów nienawidzę. Jego nienawidzę chyba najbardziej, dlatego że tutaj są zombiaki, co dają nam tylko 1%. A one zabierają taki damage, że to jest przegięcie pały, moi drodzy. Serio, gdybym miał... Patrzcie, ile oni HP mi zabierają. Widzicie to? Że ja tu mogę zginąć, ja tu mogę zgnoić łatwo. Dobra, słuchajcie, ja zabieram się za młot. W dzieciństwie bardzo nie lubiłem tego poziomu. Oj, uwierzcie mi. I w sumie teraz go też nie lubię. Więc się niewiele zmieniło.
fajne jest to, że powrócili nasi pierwsi wrogowie, bo nie ukrywajmy, ale zombiaki to jest chyba najłatwiejszy wróg z całej gry. Aczkolwiek nie podoba mi się to, w jakiej formie to wróciło. I uwierzcie mi, bez młota tutaj, gdybyście byli, to nie dalibyście rady. I mówię to całkowicie szczerze. Tutaj jest tyle tych zombiaków. Ale myślę, że muzyka tutaj jest w porządku, o ile soundtrack nie leciał tutaj. W sensie, że z tych wszystkich poziomów mam nadzieję, że ten soundtrack nie leciał. Aczkolwiek jeżeli leciał, no to jest na pewno w porządku. A jak nie leciał, to tym bardziej, bo bardzo lubię soundtrack z Medieval 1. I teraz ze wszystkich trzech dziur oczywiście muszą się pojawić zombiaczki. Czemu by nie? Patrzcie, już dwie duże fiolki straciłem. Ale to nic. Damy radę. Bo jak nie my, to kto? Prawda, Daniel? Bo jak nie my, to kto? Dobra, drzwiczki się nam otworzyły. Jeszcze aż tak źle nie jest. O nie. To jest chyba jedna z przedostatnich sekcji, tak. Bo ten asylum dzieli się na 4 takie sekcje. Z tego co pamiętam, 4 takie piętra. Czego to nie tylko będzie się składało z tych zombiaków. O nie, moi drodzy. To by było zbyt piękne, powiem wam szczerze. Bo oni są jeszcze jako tako w miarę prości. Ale tam będą jeszcze biegali zombiaki bez głów. A oni też zadają duży damage. I to jest przesrane bardzo. Ale już będę miał 10 kieliszków, więc jest cacy. Dwa kieliszki sobie łatwo zbiorę. Nie, o, widzicie? Mówiłem o nich. I tak się stało. Są i oni. Dobra, szybko. Oni są na tyle tempi, że oni nie wiedzą, gdzie biec. Oni tylko tak na wyczucie biegną. I to widać. O Jezus Maria, no. Weźcie, spierdzielajcie stąd. Serio. Wow, dobra. Ładną kaskę żeśmy dostali. I to jest chyba już ostatni ten. O Jezus Maria, nie. To jeszcze nie jest ostatni. To jest przedostatni jakby element, bo tutaj są w ogóle jakiś nowy typ zombiaków. Tych też bardzo nie lubię. Bo oni w ogóle rąk nie mają, oni bez rąk biegają i oni nogami atakują. Oni taki damage są w stanie zdobyć, że to jest naprawdę przegięcie pały, moi drodzy. Solidne przegięcie pały. Ja pierdziule. Ja bym z chęcią użył teraz tych ognistych strzał, ale ja wiem, że one w późniejszym poziomie nam się przydadzą. Więc na razie tego nie zrobię. Ale z chęcią bym się ich w taki sposób pozbył, ich wszystkich. Ten poziom jest na tyle głupi też, że on jest taki monotonny. Bo tutaj się robi, jak widzicie, tylko jedno. Atakuje się tych wszystkich zombiaków. Nie to, że poprzednie poziomy czegoś takiego nie miały, bo miały, ale nie było to aż tak bardzo irytujące jak tutaj. Dobra. Kaska jest. Fiolka nam tutaj oczywiście podładuje zdrowie. Widzicie, dlatego opłaca się kasę trzymać, bo potem kasa się nam będzie bardzo, bardzo nam przydatna będzie. Dobra. Super. O, panowie, was jeszcze tutaj brakowało, serio. 80%, ładnie. Nie mam zamiaru tego poziomu powtarzać, więc tutaj chcę zrobić jak najwięcej.
Czy coś tutaj jeszcze jest? Możemy chyba w dół iść. Tylko jak? Są tu jakieś drzwi? Tak, są. O nie, to jest to właśnie. To jest też sekcja, z którą się męczyłem 2 lata temu na live'ie. Jak tutaj oczywiście doszedłem. To jest tak głupia sekcja, że to jest przegięcie pały. Zresztą cały ten poziom to jest jedno wielkie przegięcie pały. Ma fajny soundtrack, ale jako poziom to jest jedno wielkie przegięcie pały. No wiadomo, fajne jest to, że jest jakiś challenge, no ale czy naprawdę musi to się ograniczyć do czegoś takiego? Dobra. Tam byli wszyscy wybici. Tutaj zobaczymy, jak pójdzie. Dobra, wow! Możemy kielich zdobyć. I teraz totalny Armagedon. Powinien się jeszcze tutaj pojawić jakiś wskaźnik, ile tam, tam zabiłem tych wszystkich. O, 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 o! Dobra, nie doskoczyłem, trudno się mówi, ale przynajmniej mamy już koniec poziomu. Tak! Jesteśmy bezpieczni. Super. Mamy 10 kielichów już. Nice. Teraz się wyleczę tylko. Serio, bo przyda mi się wyleczenie. Się. Przyda się wyleczenie się. Nagrywam głos, dobra. Wszystko fajnie. Dobra. Super. By heck, am I glad to see you. That Zabek tried to force me to hand over the shadow artifact. He means to release the demons from their tomb under the enchanted forest. But I said to him, I said, you can't touch me, you lucky windbag. I'm the mer. Aye, that told him. But then he had me locked up in here with all these mutters. Oh, it's been terrible. I haven't managed to get a word of sense out of anyone in weeks. Right, well, I'll see myself out, thanks. You have a good look around, lad. Zarek's left some stuff lying about that I think you might find useful. No dobrze, moi drodzy, mamy teraz Dragon Gemma. Dragon Klejnot i w zasadzie ten burmistrz, czy kto to tam dokładnie był, nam to przekazał. No i dobra, wracamy do hali Herosów. Zobaczymy, co tutaj mamy jeszcze ciekawego. Ten ziomuś się nie odezwał, co jest wow. Naprawdę wow. Tutaj te drzwi dalej są zablokowane. I teraz tak. Tu mamy topór. Tu już wzięliśmy. Złota tarcza. I tyle. Czego bym chciał... Co bym chciał teraz zdobyć? Złota tarcza chyba nam jeszcze... Może ta posłużyć, więc weźmy sobie topór. Może się nam przydać teraz bardziej. To już jakby czytałem. Jak sami zresztą widzieliście, bo zostawiłem was z tą cutscenką, więc wiemy co jak. Drink deep of demon blood, my proud beauty. No. I mamy to, co mieliśmy mieć wcześniej. Teraz tylko nam zostanie złota tarcza i już nowe itemki, które na nas będą czekać. Nie mogę się już tego serdecznie doczekać. 10 kielichów. Mamy już połowę, bo jak wiecie, potrzebujemy drugie tyle. Czyli drugie 10 i będziemy mieli wszystko z tej gierki. Wszystko. Więc tak, tu już nigdzie dalej nie pójdziemy, więc możemy stąd iść i ruszać na poziom, który w zasadzie powinniśmy wcześniej zrobić. The Enchanted Earth, czyli chyba zaczarowana ziemia, coś takiego?
No, jesteśmy teraz na tym, ale nie będziemy jeszcze tego poziomu robić, dlatego że musimy zrobić inną rzecz tutaj. A mianowicie musimy podejść do tej tutaj pani. The witch of the forest. Oh, it is you, Sir Fortescue. Forgive me, my lord. I have never met a real hero. Forgive me, just an old lady's little joke. In truth, I am glad to see you, Sir Fortescue. I need 7 pieces of amber that are hidden in the ant's nest. Bring them to me and I can grant you a special reward. I will only offer you this quest this once. Are you willing to give it a try? Sorry, didn't I mention I'd have to shrink you to the size of an insect? Now hurry back. The Ant Caves, czyli poziom taki, powiedzmy, quest mały. Mianowicie tutaj będziemy, zmieniliśmy się teraz jakby w małego Daniela, który będzie zwiedzał mrowisko. Oh man. Run, little man. If the master found it now, he would crush it like a bag. Hark! We can hear the soldier ants approaching. Onward and meet your tiny nemesis. A wiecie, co jest najgorsze, że te posągi w ogóle nic a nic nie pomagają. Ale soundtrack tutaj jest po prostu miodzio. To jest miód malina tutaj. To jest jeden z moich ulubionych soundtracków. Gdybym miał zrobić zestawienie, to na pewno on by się pojawił jako chyba miejsce, nie wiem w sumie nawet które, ale na pewno by się pojawił. Wsłuchajcie się po prostu w niego. Thank you for releasing me, sir. My people wish only to live our lives in blissful harmony with nature. But alas, the wicked Ant Queen has many of us imprisoned. Rescue my people, Mr. Fortescue, and you will be richly rewarded. Dobra, teraz się wsłuchajcie w ten soundtrack. Nieziemski, po prostu wow. Ale dobra, zadanie tutaj jest takie, że będziemy musieli zbierać właśnie takie oto kokony, niszczyć i w ogóle ratować tamte duszki. Więc będzie się działo. No to jest przy okazji fontanna zdrowia, więc będę mógł się wyleczyć. Spora jest dosyć, kurde, patrzcie. Mogę sobie bez problemu załadować jeszcze jedną fiolkę. Mamy full życie, nice. Ale tak, tutaj będziemy mieli... Wow, coś pominąłem. A, widzicie? Nie, ten poziom za dzieciaka, przyznam szczerze, lubiłem, aczkolwiek... Bałem się tego poziomu strasznie, bałem się. Ze względu na gigantyczne mrówki, które występują w tym poziomie. Nie wiem jak wy. Dla mnie ten poziom jest fajny, ale...
cholernie się go bałem za dzieciaka. Nie wiem jak wy może się go nie baliście. Ja się bałem. Możecie oczywiście pisać w sekcji komentarzy z tych wszystkich poziomów, jakie zwiedzam, którego się właśnie baliście, który lubiliście bardzo, którego nie lubiliście. No ja nie lubię bardzo tego, który był przed chwilą, przed tym poziomem. W sensie nie te, wiecie, The Enchanted Air, tylko Inside the Asylum, czyli w środku azylu. Kurde, co jest? A, zapomniałem, że mi się skończyła ta... skończyła mi się, no... maczuga. Jeszcze musimy 3 znaleźć. Mamy 4 znalezione. A musimy mieć jeszcze 3. 3! Jeszcze taka, wiecie, liczba 3 się nazywa. Mrówki, mróweczki! Yo, yo, yo! Dzień dobry, ja bym tutaj chciał sobie zdobyć kokon. O właśnie, dzięki, jeszcze tylko 2 kokony. Kokony? Ty, to jest miód, czy co to jest? Bo to trochę jak plastry miodu wygląda. Kurde, jesteśmy w browisku, gdzie jest miód. Oh my god. Tego jeszcze nie grali w kidach. Browisko pełne miodu. Nice. Dobra, mamy wszystkie te... cosie, te kółeczka. I teraz musimy znaleźć wszystkich tych duszków i będziemy mieli jedną potężną konfrontację. Ale z kim? Lub z czym? Dowiecie się niedługo. Na razie poszedłem w górę. Nie wiem, czy dobrze idę. Mam tutaj ten... Ten poziom to też jest jeden wielki labirynt, tak mogę od siebie powiedzieć. Ale jestem wręcz przekonany, że zły tunel wybrałem i musimy iść teraz tamtędy. Nie wiem ile w tym prawdy, ale zobaczymy. Dokładnie tak, tutaj mamy jeszcze naszego przyjaciela. Jeszcze tylko musimy 2 znaleźć. To jest jeden z nich i chyba będzie jeszcze jeden tutaj. O ile mnie pamięć nie myli. Wow. To już i tak nam się nie będzie wliczało. Tak jest, czyli będziemy mieli już teraz konfrontację z bosikiem. Oho. Zaczyna się. Moi drodzy, zaczyna się. Czas na, kurde, dla mnie przynajmniej nostalgiczną konfrontację. Dobra, na razie bez sensu zrobiłem. Musimy zrobić tak, żeby te pająki, czy tam mrówki w sobie teraz nas nie atakowały. Zaraz się przygotujemy, tylko no, niech on otworzy pysk. Jest, otworzył, dobra. Patrzcie, ile mu HP zjechaliśmy tym. Wszystko mu prawie zjechaliśmy. Już teraz... Teraz on już jest praktycznie na hita. Zaraz on padnie. On już zaraz martwy będzie. On już nie da rady. Kurde. Musi się na dłużej odpalić. Jest! Dobra, okej. Jest! Po nim! Frajer zginął. Niech pada, cymbał jeden. Powiedzcie mi, czy tutaj był kielich do zdobycia. Chyba nie. Tak mi się wydaje. Bless me, if it isn't Daniel, Lord of the Ants.
Hold still, and I'll remove the shriek spell. Oh, lovely, lovely Amber. Here you are, Sir Knight. A wart-covered and cabbage-smelling old crone I may be, but I always keep my promises. I grant you my reward. You have helped to free all the fairy people from the clutches of the filthy head scum. As a reward, I can grant you passage to the Hall of Heroes. I've never been there myself, but I've heard they got a free bar.